someone to hear your prayers, someone who cares. There was Jesus. Ta osoba naprawdę ma na imię inaczej troszkę, ale to jest ta osoba, Mesjasz, Jehusza, Mesjasz. On po prostu jest. Jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. To jest wybawienie, ratunek z grzechów. W Atenach. Jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. To, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat, wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służymy się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. Proszę, msza nie ma sensu. Ani Bóg tam mieszka w tej świątyni z kamienia, ani mu się nie służy rękami ludzkimi do mszy. Jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice zamieszkania. Żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą? Wyczuć go trzeba, znaleźć. Wchowanego się z nami bawi w pewnym sensie. Jak coś znajdziesz, to cenisz. Szukasz. Bo jest to dla ciebie wartościowe. A jak nie jest wartościowe, nie będziesz. Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas, bowiem w nim żyjemy i poruszamy się. W nim. On jest wszędzie. W nim żyjemy, poruszamy się. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Jak Częstochowie. Obraz jakiegoś czarnej Madonny, jakaś maszkara. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, czasy ignorancji. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez mężczyznę, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili o tym, posłuchamy cię innym razem. Parę osób się nawróciło. I tak jest do dzisiaj. Szyderstwa, śmiech, głupota ludzi spaczonego umysłu, którzy nie wyczuwają i nie znajdują Boga, który jest niedaleko od każdego z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się. W nim. Dostaliśmy leasing, wynajem. Tchnienie życiowe. Czy przedłuży z nami, dawca życia, przedłuży z nami umowę na życie, na czas nieokreślony, na wieczność? No, każdy człowiek sam decyduje poprzez swoje wybory, poprzez swój sposób myślenia. Można myślenie zmienić poprzez Pismo, poprzez Słowo Boga. Jest dużo pułapek, dużo zasadzek. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Duch wprowadza we wszelką prawdę. W nim żyjemy, w nim się poruszamy, w nim jesteśmy. W nim jesteśmy. On jest tu, on jest tu, on żyje. On jest tu, on jest tu, on jest tu, on żyje. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, someone who cares, someone who's there. Every time I try to make it on my own, every time I try to stay, it starts to fall, and all those lonely roads that I travel. There is Jesus everywhere. He's everywhere. He is who he is.